przymknie. Zobaczymy, czy to ma jakiś... No one ale ciężko, nie, no, ty... Nie, to ciężko. Jeszcze raz się wystraszyłem, sorry. No, drodzy widzowie, bardzo dziwne. Tylko w tym miejscu. Tutaj. Tu stoisz. No. Kim jesteś? A już czekaj, muszę wyłączyć. Ja mam wyłączony już. Ale zobaczcie, no jest. Nie wiadomo, czy to od telefonu, czy ona ma lekki skok. Taka dwójca. Jest creepy. O Jezus kochany, nie, ja tam nie idę. Co? Nie, coś mnie wystraszyło, idę. Ale co? Kurwa, nie wiem, co to było. Co ci miało wystraszyć? Nie wiem, widziałam, jakby ktoś stał. Gdzie? Tam. Nie, miałam się tutaj, mam ochotę uciekać. Nie wiem dlaczego, mam taki odruch. O kur... O fuck! Nathan! Masz, wiecie co, mam ciarki, kurwa. Ja nie wiem, czy ja chcę tutaj robić ten... Przecież tam jest okno. Ale nie o to chodzi, o sam klimat. Fajnie. No po co ja tu przyjechałam? A my jesteśmy tu gdzie, nie? Lucuś, gdzie jesteś? Ja pierdzielę. Boże, bo tutaj te drzwi mogą być spaciałe. No ja też się boję tego miejsca. Jeszcze niska dwójka nie bije, ale ja się już boję. Nie zawsze musi coś reagować na sprzęty. Wiem. Słyszycie mój głos? Tak. Niemiło tu jest. O, ktoś się zrobił kanapy. I tak. Wow. Super. Fajnie, że dbają. A kto zadba o mnie dzisiaj? Jak nam się coś zdanie, to chyba nikt. To są sale w ogóle, gdzie leżeli pacjenci, tak? Nie wiem. Ja się czuję, o nie, piwnice, nie, o nie. Coś, co mi się lubi najbardziej. Ale może bez latarek jesteśmy, co? No właśnie, ale myślę, że tutaj też... Ale kurtasz się. Co? Co ty myślisz? Ty nic, ona już nie myśli. Śmierdzi taką z tych chlizną, wiecie? No. Byliśmy w wielu opuszczonych budynkach, ale nigdy nie czułam takiego... Fajnie. O, ej, czy ten, jak to nagram w ogóle, nie? No, chyba dawno nikt tu nie spał.
w ogóle z tego wrażenia na K2 nie patrzę, nie? Czy coś jest, czy nie ma? Oh fuck. Co to jest za pomieszczenie? Ej, w ogóle to jest, no na pewno musiała być lustra. Nie, to były takie pewnie okna, może to były jakieś takie pokoje, nie wiem, pooperacyjne albo, bo z takimi oknami zawsze pielęgniarka siedzi i obserwuje, wiesz o co chodzi? Cześć pielęgniarka. Dzień dobry, proszę pana, my tutaj na badania przyjechaliśmy. Na kolonoskopię, gdzie tutaj do rejestracji? Laboratorium to gdzie? Ty już za późno. Ale my cały czas, my chcemy cały czas badania. Co, nie dał się nas wyleczyć? Nie. Gdzie jest rejestracja? Ja się pytam i proszę ordynatora mi wezwać. No i to trochę niebezpieczne tak pod tym chodzić, wiecie? Niebezpieczne to jest być takim ludzkim. Mówisz? No. A to uważaj. Jesteśmy w opuszczonym szpitalu w Raciborzu. Jest to szpital, był to szpital rejonowy. Jesteśmy po dziennym zwiedzaniu, sprawdzeniu też K2 nie reagowała, ale to nie znaczy, że wieczorem nic się tam dziać nie będzie. Właśnie, dlatego specjalnie dla was wrócimy tu, ale jak się ściemni i zobaczymy, co ten obiekt przepiękny ma nam do pokazania i czy są jakieś duszki, które tutaj jeszcze urzędują. I czy w ogóle coś tu jest? Właśnie. Podobnież tak. Podobnież to jest nawiedzony szpital. Bardzo. Więc my musimy się przekonać na własnej skórze. Więc myślę, że... My się na razie żegnamy i widzimy się wieczorem. Więc do wieczorka. Co? Było coś. Było? Lekki skoczył. A ja muszę czekać, bo ja muszę wyłączyć. A czy ty? Ale... Ja mam wyłączony już. Ale zobaczcie, no jest. Muszę połączyć. Nie wiadomo, czy to od telefonu, czy ona ma lekki skok. Jaka dwójce. Latarka nie ten, nie łapie. Nie. Nie, faktycznie nie łapie. No. No czyli był, a wcześniej nie był. Ja bym najpierw ten dół sprawdziła. Jest tu ktoś z nami?
Nie bój się, podejdź do tych urządzeń, które trzymamy w ręku. Dotknij je. To nie ma żadnej przyjścia. O. To może spać. No, tutaj jakaś była już... Kotłownia jakaś czy coś takiego, no, chyba, nie? No. Tak. To na razie mam ciszę na kadłubce. Drodzy widzowie, weszliśmy do szpitala w Raciborzu. Sprawdzamy już po ciemku, czy coś się w ogóle... Nie wiem, czy coś w ogóle tutaj będzie. A nie, musimy, bo to jest ten stół. No. Tu jest ten magiczny stół z tą umywalką, czy z czymś. Umywalka. Nie wiem, może wiecie, co to jest, drodzy widzowie, to może, możecie napisać w komentarzu. Ja twierdzę, że to jest prosektorium. Nie, 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 nie. Bo stół był inny w prosektorium, Ola. Naprawdę były inne. One były albo z takiego kamienia i miały dziury do krwi, do wszystkich tam różnych rzeczy, a tutaj to ja nie wiem, co to jest. Może tu sprzęt jakiś mieli. Cholerciowie. No, dobrze mówisz, żeby... No. Tak, aż za cicho. Tak. Taka cisza przed burzą. Jakby coś nagle miało zaraz się wydarzyć takiego, że... Czy to wygląda w ogóle jak jakieś więzienie, te drzwi takie ryglowane? No. Łomatko, jeszcze pozostałości po alarmie przeciwpożarowym. O! Coś mi tutaj tak powiedziało, żeby tu zrobić sesję, tylko... Znaczy, no ja też mówiłam, żeby w tym korytarzu zrobić, żeby rozłożyć trzy kulki z jednej i z drugiej strony i po prostu zatrzymać się. No i coś zrobić, bo takie chodzenie to też jest troszeczkę bez sensu, może jakieś byty przyjdą do nas. Może się to po prostu wszystko zbiera, albo... Tutaj się też coś jarało. Te pomieszczenie to jest... No, spalone i dlatego takie wrażenie robi. Może ktoś zamknie jakieś drzwi, są pootwierane. Daj znać, czy jest tu w ogóle ktoś. W tym pomieszczeniu to mnie. Co? To pomieszczenie mi jakoś ciągnie. No to miałam to powiedzieć, to mi weszło słowo. Przepraszam. Znaczy nie przepraszam, tylko mówię, że chciałabym tutaj też coś zrobić. Może tutaj spróbujmy, na tam. Wiecie co, myślę, że zacznijmy od tego może. No. Bo takie chodzenie... To też nie ma sensu. A tu może być spoko i nawet możemy, wiesz, sprzęty porozstawiać. Niestety musimy się kierować intuicją. No, bo... Zero reakcji na kadwójkach, więc... Możesz podejść do tego urządzenia, które leży na tym murku, jak jesteś tutaj, kimkolwiek jesteś. I to urządzenie spowoduje, że się zaświecą te światełka kolorowe. W taki sposób będziemy wiedzieć, że tu jesteś. Cisza, nie? Nic, nic. Ty, no cisza jak makiem zasiął. To po prostu... Co to coś takiego jak co? Tam w szpitalu też tak mieliście? Tak, tak. Dosłownie tak samo. Ale to jest aż niemożliwe, za cicho. Może faktycznie w nic nie ma. No też było tak cicho. No ale wiesz, tak było mówione, że w tym szpitalu tyle nawiedzenia... A czy wiesz co, no zazwyczaj jak się oglądało na przykład czyjeś odcinki, no to... No tam wiesz, mieli jakieś tam odpowiedzi, czy coś, nie było ich dużo możliwe, ale na przykład skoki na kadwójce mieli i ten, nie? A tu? Nie, nie.
Albo koty? Możliwe, że koty. Tutaj ci jeszcze kładę jedno urządzenie, tamtenko, do którego wystarczy, że się lekko przybliżysz. Wystarczy, że zrobisz to. Może lubisz światełka, więc zostawiam kulkę, ją musisz dotknąć po prostu. Ona też nie zrobi ci krzywdy, a zaświeci się, jak ją dotkniesz. Jest z nami ktoś tutaj. Nie bój się nas. Nie zrobimy ci krzywdy. Daj znać na tych urządzeniach. Ja jeszcze włączę jedno takie urządzenie, gdzie będziesz mógł lub mogła mówić. Wybierać słowa z tego urządzenia. Może tak spróbujesz? Słaby. Nie masz energii, tak? Możesz pobrać energię z naszych urządzeń. Idiotyczne. Ale co jest idiotyczne? Nie chcesz tego robić? Nie chcesz pokazać swojej obecności tutaj? Zaznaczam, że nie mam internetu włączony. No, nikt nie ma. No. Przytułek. No, jest tu przytułek. Tutaj nocują podobnież też bezdomni. I kotki. I kotki. Denerwujecie to? A możesz pobrać energię z naszych urządzeń, byle nie z nas. Z nas ci nie wolno wpływać na nas i pokazać na naszych urządzeniach, że jesteś tu. Dotknąć kuleczki delikatnie, tego czerwonego pudełeczka. Nie wszyscy. Nie wszyscy są słabi? Może jest tu ktoś silniejszy, kto by mógł zadziałać na tych urządzeniach? Czy po prostu nie chcecie pokazywać swojej obecności? Postarajcie się, prosimy was. Nie wszyscy. Nie wszyscy mamy być w tym miejscu? Nie wyraz chcę odpowiedź ci. Nie? Nie zdarzyło się nam jeszcze chyba tak, żeby było raz na samochód. Może jedna osoba ma tutaj być. Co? Cynzmo. No, w miastach są kościoły. A możesz się przedstawić, jak masz na imię? Jak już zacząłeś lub zaczęłaś mówić? Boisz się? Tak, boję się. Akurat tutaj się boję. Czuję się niepewnie. A mam się czego bać? Dobrze czuję, że jest tutaj coś, co mogłoby nam zagrozić? Odpowiedz, proszę. Tak lub nie? Ewentualnie odpowiedz na naszych urządzeniach. Jak na tak, to dotknij. Któreś z tych trzech urządzeń? Niebezpieczne. Ale one nie są niebezpieczne, nie zrobią ci krzywdy. Po prostu pokażą to, że tu jesteś. Albo nas nie chcesz. W tym miejscu. Bądź ostrożny. To było fakt, to było creepy. Aż teraz, po prostu mam ciarki na ciele, nie? A może niebezpieczny, może jest tutaj ktoś niebezpieczny? Może jest tutaj ktoś,
kto jest niebezpieczny dla nas. Przestrzegasz nas przed czymś lub przed kimś? Od samego początku bałam się tu wejść. Miałam poczucie strachu. Możesz więcej coś powiedzieć? Ja w ogóle coś słyszałam przed tym. Co? Bądź ostrożny. No tak jakby znowu coś szurnęło, czy... No to tu. Tu. Nie, te uderzenie, co wszyscy słyszeliśmy? Tak. Przed tym jak było, słucham się ostrożnie, nie? Na dole jest coś, co nam zagraża? Czy mamy iść stąd i mówisz w dół, że mamy stąd wyjść? Tak, a nie ma ingerencji w nasze urządzenia. Albo jest słaby, albo nie chce po prostu. Było powiedziane, że jest słaby, ale... Spróbuj dotknąć któreś z tych urządzeń. Bardzo cię prosimy, pobierz energię i spróbuj dotknąć. Ale energię pobierz z tych urządzeń, które mamy. Pomoc. Potrzebujesz pomocy? Czy my jej potrzebujemy? Bo to też może być no możliwe. Właśnie. Niebieski. Co niebieski? To był pokój niebieski. Pokój był niebieski? No farba jest. No to jest bardziej taki zielony. No, ale tutaj też jest, dobra, no nieważne. No może i zielony, faktycznie. Nie no, niebieski. No. Faktycznie. No jesteśmy w pokoju niebieskim. Tutaj, co to był za pokój? Możesz powiedzieć, umarłeś tu, umarłaś? Niebieski tu, niebieski. Drodzy widzowie, padło niebieskie i pokój był niebieski. No. Szok. Co to były za pomieszczenia? Tutaj był OIOM, czy sale pooperacyjne? Niebieskie. No to było dobre. Tak? Nie? W ogóle te słowa, które takie, nie? No, że... Ale pierwszy raz mi takie słowa padają. No, takie konkretne może, po no. prostu, nie? Jak już z nami rozmawiasz, to przedstawimy się tobie. Ja mam na imię Agnieszka. Jest Ola i Natan. Ty możesz powiedzieć swoje imię? My przychodzimy w pokoju. Chcemy tylko porozmawiać i dowiedzieć się, co tu się stało. Czy jest tu ktoś? Czy to miejsce jest faktycznie nawiedzone? Czy tylko krążą o nim takie legendy? Przyszliśmy to właśnie sprawdzić, bo... Zajmujemy się takimi obiektami. Sprawdzamy takie obiekty. Poszłeś, poszłaś już sobie stąd? Nie chcesz już rozmawiać? Tu jest taka cisza, że mi... Głupiec. Głupiec. Nie. Nie, nie, głupiec to to jest jakieś też zaprzeczenie czegoś, ale... Może to nie był pokój niebieski. No, no może tak, ale mówię, te okienka tak wyglądają, nie wiem, tak przypominają mi właśnie takie sale pooperacyjne, jak przywozili z bloku operacyjnego i pielęgniarki miały wgląd przez takie, wiesz, ale no ja mogę się mylić, no, tak? Co drugie, nie? W sensie... Nie, nie, to też. No co drugie, no.
Nie przedstawić, nie przed... Wróć. Nie przedstawisz się nam, tak? Nie powiesz, jak masz na imię. Amelka. Jak? Amelka. Dziecko? Jesteś dzieckiem? Czy kobietą? Czy kobietą? Chyba pobiera energię, bo mam... No, mówiliśmy, żeby pobrał, pobrała, bo już wiemy, że to Amelka. Witamy, Amelko. Fajnie, że się nam przedstawiłaś, bardzo nam miło. Umarłaś tutaj? Głupi. Może głupi jesteśmy, że tutaj weszliśmy, wiemy. No, to na pewno. No. Wiemy, że ten budynek jest niebezpieczny. Amelko, powiedz, czy jest tutaj coś złego, czy co powinniśmy się obawiać? Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w szpitalu. Umarłaś tutaj? Odpowiedz proszę, umarłaś tutaj? Sam. Mów ciszej. Ciszej, ale ile słów pana? Mówię ciszej, nie krzyczę, przepraszam. Będę mówić troszkę ciszej. Nie chcesz, żeby ktoś nas usłyszał? Podejdź do któregoś z tych urządzeń, bo jak widać już pobrałaś energię, bo nawet z mojego telefonu było 80% jest 59%. No ale to w momencie, bo no. Jak tu wchodziliśmy, to miałam w sumie całą baterię, na ile my tu jesteśmy? 20 minut, pół godziny, a ostatnio przyszło. Dotknij któreś urządzenie, zobacz. Tu nie musisz poczekać. Gdzie wychodzisz? Nie wychodź, zostań. Nie chcesz z nami rozmawiać? A możesz w coś stuknąć? Czymś poruszyć? Coś przewrócić? Na przykład tą ramę od okna. Masz na tyle siły? Ewentualnie poruszyć drzwiami, jak nie możesz urządzeń dotknąć albo nie chcesz. Miałem to na myśli. No to zrób to. Ewentualnie te butelki plastikowe, które tam leżą, to one są lekkie. Dziwne miejsce, powiem wam szczerze. Takie... No... Niby coś jest, odzywa się, mówi do nas i sensownie odpowiada na pytania, ale... Na urządzeniach cisza. Na urządzeniach właśnie cisza. To co, poruszysz drzwiami, bo zaraz będziemy się zbierać stąd. Zawsze jak się z nami skontaktujesz, to będzie, postaramy się ci jakoś pomóc, jeżeli tej pomocy potrzebujesz. Może chcesz coś przekazać? Czego nie mogłaś wcześniej. Ale musimy wiedzieć, że tu jesteś. Amelia. No wiemy, że masz na imię Amelia. Już mówisz to drugi raz. Stała ci się tu krzywda.
Czy jesteś związana jakoś z tym miejscem może? Irytujące. Jesteśmy irytujący? Denerwujemy cię? Jak tak, to pokaż to na urządzeniach, jak cię denerwujemy. I mamy stąd wyjść. No ty coś się tam teraz zapatrzy? Nie wiem. To co, kończymy, tak? Dyskusję z tobą. Miło nam było, że się chociaż przedstawiłaś, podałaś imię. Chociaż też w szczególności nie wiemy, czy to ty, czy może ktoś inny, kto się pod ciebie podszywa. Nie chcesz dotknąć urządzeń. Bo w ten sposób byś pokazała, że jesteś tu naprawdę, Amelko. Nie wiemy, czy jesteś dzieckiem, czy dorosłą kobietą. Siostra zakonna. A witamy, siostro zakonno. Z całym szacunkiem. Umarłaś tutaj? Czy by poczytać, wiesz co, o tym? Bo wiesz co, później by można było wstawić, na przykład jak się coś wyszło, nie? No, żeby jakieś siostry zakonne pracowały, czy były. No właśnie, albo pracowałaś tutaj. Dalej. Mamy zgadywać? Bawi się. Jak zamknął Łukaszem w tego na sesji. Tak? Żeby ciągnąć temat. Leczyłaś tu chorych? Bo ten szpital jest bardzo stary. A możesz powiedzieć... Anioł. Jaki anioł? Jak padnie to, co myślę, to chyba uklęknę tutaj. Podaj imię tego anioła. Ale może też się kojarzy z opieką, nie? W sensie no. Takim, że no, opiekowała się. No, albo tak. Przychodziła do osób chorych. No, no. Tak? Przychodziłaś? No, przychodziłaś do, tutaj do osób chorych? Amelko? A dlaczego nie chcesz dotknąć żadnego z naszych urządzeń? One ci krzywdy nie zrobią. Możesz ich nie znać. Ale one tobie nie zagrażają. Nic ci nie zrobią. One po prostu dają dowód na to, że tu jesteś. I rozmawiasz z nami faktycznie. A odpowiedź na pytanie? Zajmowałaś się tutaj chorymi? Opiekowałaś się nimi? Mówisz się. Dziwne odpowiedzi dajesz, pytasz, po dwa razy to samo. Na razie nie mamy czego się bać. Trochę to dziwne dla mnie jest. Myślę, że to pójdzie. Co ty robisz? Nie. Ja, światło co? Teraz już światło, mam. Teraz nie ma tego światła. Nie mam czym odbijać światła. No właśnie. Ty też telefon tak trzymasz, że nie da rady. No, no, o. To nie, a może się bije od rękęki? Albo od rękęki. Jest pięć. Jest pięć? Jest was tutaj pięcioro? A odsuń się na chwilę ona, tak żeby światło na tą rękę bardziej podało. Tak, jest. Poszło do góry? Tak bym się dawała. No nie, to może ruszyć. Nie, coś jest. Poszło do góry, tam centralnie, do tyłu, na ścianę. Widziałeś to tak, mnie? Tak, 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 kreskę. Dobra.
Jesteś tam? Czekaj, dostajmy w ogóle to, żeby ale, nie zakłócać. Ale to nie może być od anteny, no bo... Butelką też nie możesz tego robić, żeby światło zapalało. Antena się nie rusza. No. Ale tak, ale jak ale lampa świeci, jest złamanie światła, to może, wiesz, cień odbijać i... Może to w jednym miejscu, później w drugim? Przecież tak nie wędruje chyba cień. No nie, bo w sensie jak... bliżej i dalej. No. Nie, później jak będziemy... Później jak będziemy oglądać, to ja... Nie. Trzeba to po prostu... No, no. Teraz było tam, jak przyszłam, to przeciało tam. To musi być coś od światła. Lina. No miny mamy nie. Lina. Lina? Lina. Tam Lina. Coś jest spisane, ale... Ale nie wiem, co to jest. Tak jakby się ruszył. No jest coś, ale to jest jakiś druk, czy co? Nie. Jak lino, nie? No. Paweł. Gorzej by było, jakby faktycznie kadłub było. Jest tych pięciu. Dobra, jest Ameryka i Paweł. Ktoś jeszcze jest z wami tutaj? Może podać? Praca. Pracowałaś tutaj. Pracowaliście. Dawno? Bo... Szpital jest bardzo stary i bardzo ładny. W sensie był pewnie bardzo ładny. Bo teraz tylko zostały takie pozostałości. Po jego dobrych czasach. Bardzo siedzi z mamą Tarką. Co? No dziwne. Bardzo dziwne. Widzisz? A ja tak, nic jakby, nie... jakby... A nic nie robię, nie? Jakby coś, albo ktoś pobierał energię. Ona sama świeci tak jak chciała. To tak, jest Amelka, Paweł, pracowaliście tutaj, tak? No ktoś pobiera energię, bo on już jedną krok. Dobrze rozumiemy? Bez kitu. To jak pobieracie energię, gasarki Oli. Sama zgasła, co nie? No. Zgasła, zapaliła się i mam trzy kropki, ty. No. Bez kitu. To... Czy jesteś przyjacielem? Jestem przyjacielsko nastawiona, no właśnie. Przyszliśmy tutaj, my wszyscy nie przyszliśmy tak. tutaj, żeby wam zrobić krzywdę. Więc bardzo bym was prosiła, żebyście dotknęli którejś z urządzeń. W ten sposób udowodnicie nam, że jesteście tutaj. To jest proste. A one nie zrobią wam krzywdy, naprawdę. Te czarne pudełeczko wyda tylko taki dźwięk. Kuleczka będzie się świeciła, a te czerwone pudełeczko też będzie się świeciło. Tak. Nie musicie się ich obawiać, naprawdę. Nie odejdzie. Kto nie odejdzie? My nie chcemy was wyganiać. Chcemy tylko z wami porozmawiać. Już naprawdę się powtarzam. Ale może nie o to wam chodzi. Więc kto nie odejdzie? Będziemy kończyć. To tu. No tu będziemy kończyć. Bo nie chcecie konkretnie odpowiadać. No były tam jakieś odpowiedzi na pytania niezasadne. Zakonnica. Niebieski pokój. Niebieski pokój. No i jest niebieski. Był kolor chyba najpierw. Niebieski na początku. Tak. Nie. A nie wiadomo teraz. W sumie jedna farba na drugą. Tak.
Zielony? Najpierw niebieski, później zielony. Spoczywaj w pokoju. No, odchodzimy, no. Tak. Nie chcecie rozmawiać, to nic tu po nas. Idziemy sobie na górę jeszcze. Może tam ktoś będzie chciał z nami rozmawiać. Więc, drodzy widzowie, kończymy na parterze chyba, tak? Jesteśmy. A to nie jest pierwsze piętro? Pierwsze piętro. To jest pierwsze piętro. Albo pierwsze piętro. No, na pierwszym piętrze kończymy. Widzieliście, co padło na GoStubie. Na urządzeniach niestety nic. Więc sobie przeanalizujcie sami. Może wy w komentarzach nam podpowiecie, o co konkretnie chodziło. My się tylko mogliśmy domyślić. Do zobaczenia za chwilę. No, drodzy widzowie, bardzo dziwne. Tylko w tym miejscu. Tu. Tutaj. Tu stoi. Tu stoisz. No, kim jesteś? O, odejdź od tego. Ojej, na chwilę. Odejdź. Odejdź od tego. Na chwilę, zaraz wrócisz się pobawić dalej. Ty, u mnie to samo. Ej, no żartujecie. No nie żartuję. Ej, ale płacz. U Oli tam nawet. A też. Ty, ale tu coś musi być na pewno. Zobacz, co się dzieje. No nie, tobie tam troszeczkę mryga, ale... No to jest aż dziwne. Jak w Słowiecicach. Już mniej? Chociaż nie. Też. Odejdźcie od tego urządzenia. Odejdźcie od nich. Proszę was. Chyba tu by sobie coś zrobił. Odejdźcie od tych urządzeń, żeby przestały się świecić światełka. Ej, ale zobacz, że nawet jak się świecą, to obydwa do pomarańczowego, nie? Jak i jedno, tak i drugie. Odejdźcie od tych urządzeń, proszę was bardzo, żeby się nie świeciły światełka. No nie umiem tego wytłumaczyć. No, ja też jakby nas otoczyło. No. W ogóle jak tutaj pierwszy raz weszliśmy, to ja się bardzo dziwnie tu czułam. Ej, tutaj też. Tak jak te dwójki nas zwariowały, nie? Tak. Tam nie dawały... Ty tam masz teraz, a ja mam z tyłu. Jakby nie chciało, żebyśmy mieli pole wyjścia, co nie? Ej, Aga, a no. Zostawmy rękę na tym. No, no właśnie. Dobrze, już. To. Obydwie. Ej, co? Zobacz na Natana. Znowu to samo, co było w siedzibie. Ale ona wali wszędzie, to czy ja też sobie wezmę do głowy. No. Ej, widzicie to, drodzy widzowie? Napromieniowani. Dobrą energią. No właśnie. Ja pikole. To co, tu? Co, ja tu zostawię kurczę jedną. Bo chyba tutaj coś robimy, nie? Czy idziemy dalej? No ja bym tu zrobiła, tu bym postawiła kamerę. Drodzy widzowie, znajdujemy się na drugim piętrze. Jak już zdążyliście zobaczyć, coś się dzieje z naszymi kadwójkami. Zaczęły bić do czerwonego. Widzieliście też, że Natanowi i Oli głowa zaczęła świecić, to znaczy kadwójki. Dziwne i zastanawiające, więc przeprowadzimy tutaj sesję. Spróbujemy z GhostTube, a później może z GhostBoxem. I rozstawimy sprzęt, jeszcze Rempoda. Gdzieś postawimy go tutaj i zobaczymy, co się nagra.
więc rozstawiamy sprzęt. No, nie widzimy się za chwilkę. No, ta dwójka cały czas uderza, więc może na początku przejdziesz tam od sprzęta, bo na niego go imię przypominasz. Na początku, drodzy widzowie, nie, no to jest po prostu, ja jestem w szoku, tak? Powiedzmy szczerze. Nie, chodzi o to, że ona tak, uderza, o to mi chodzi. Troszeczkę przestawię kamerę w dół, o, obejmuję, dobra. Bo tam zero było w ogóle czegokolwiek, a tutaj, no i Natal jeszcze przy głowie. No. Przecież człowiek nie promieniuje taką energią. Ja nie wiem, czy on promieniuje. Nie, ale za życia nie promieniujesz taką energią. Dobrze, promieniuje. No dobrze, no ja się tym. No ale też tak mieliście, że nic nie mieliście, a nagle później... Tak. No że coś przyszło za tobą. Jak za tobą uważał. Lutuś, to ty? Jak tak, to odejdź od tego urządzenia. W sumie nie wiadomo, bo to tu nie świeci, a... Odejdź od tego urządzenia, co jest na ziemi. Żeby przestało się świecić. Nie przy głowie mu świeci. Bez kitu. No cały czas przy głowie mu się świeci. Ja o tym mówię właśnie. Jak a, jest... Mówiłeś na dole, że ci głowa boli, nie? No i baterie są świeże, więc to nie może być przez baterię. No to akurat te baterie kupowałam dzisiaj. No, no a ja też kupowałam dzisiaj do okolicy. A jeszcze ja mam swoje zadanie takie. Naprawdę żałuję. Ty, ale to jest dziwne. A to jest chore. A moja tutaj uderza. No teraz też. A przyjdź do głowy. No ja? No. No nie. Bez kitu. A u niego to jest... No, to jest czyste. Tu stoisz. Tu jesteś. A możesz odejść od tych urządzeń. Żeby przestały się świecić. Odejdź, proszę cię. To jest dziwne, bo tu nawet prądu nie ma. No gdzie prąd? Ja też nie. Dobra, no to jak masz tyle siły i zapalasz tak nam te K2-eczki, te urządzenia, to może podejść do tego pudełeczka, co tam jest na ziemi. I zrób tak. Proszę cię, podejdź. A nie tylko się bawisz tymi urządzeniami. Odejdź od tego urządzenia, proszę cię. Odejdź. Jest cisza. Odejdź, żeby się nie świeciło. Odejdź. I co? Jest cisza. Nie podchodź w ogóle do tego urządzenia. Mam pytanie, nie podchodź do tego urządzenia. Cisza, co nie? Nie, tak, ale... Tak pójdę dalej, to będzie cisza. Ja nie wiem, to jest takie trochę dziwne prawda. W tym miejscu. Jak to mi się robi, jak to jest chyba, ale to nie ma takiej jedności. Otworzysz szerzej te drzwi? Albo spróbuj je zamknąć. Drodzy widzowie, ja zamknęłam te drzwi, a no niestety nie nagrywałam tego, jak się otworzyły. To je przymknę jeszcze raz. Przymknij, zobaczymy, czy to ma jakiś... No one ale ciężko, nie, ty... Nie, to ciężko. Jeszcze raz się wystraszyłem, sorry. Jednak chyba wierzę. No ale to... Dlaczego one się otwierają?
Może jakaś krzywe są. Może krzywe są. I dlatego. Wszystko nie na mnie. Jak się teraz nie otworzą, to jestem kurwa. Ja pierdolę. Przepraszam. Spoko, to są ale, emocje. Ale ty. Takie bluźnierstwa to są spoko, bo to są emocje. O matko. Otworzysz te drzwi. Mam ciśnienia 500, nie? Otwórz je. Chcesz, żeby były otwarte? Przerażyłam się. Aż się jokę zaczęłam. Nie, nie może być przeciął. No wiem, bo byłam tam. Stoisz koło Natana, to otwórz te drzwi. Popchnij je. Są bardzo dobrze przymknięte. No tak, no bo ja dosyć dobrze je domknęłam. Dwa razy się. No. Otwórz! Nie no, z tymi drzwiami to był kosmos, nie? No szkoda, że ja nie nagrywałam, no. Ale nagrałeś drugi raz przecież, jak się... A, drugi raz tak. No, za pierwszym razem było to samo, tylko że... Drodzy widzowie, może wy wyjaśnicie, jak to się stało, może krzywe drzwi, może... Przecież widać, że trochę one trochę u góry są, odstają no, od no, ale jakby się otwierały ramy. Cały czas, to przy każdym zamknięciu by mogły się otworzyć, tak? No tak. Teraz to otworzył Natan. No czyli zobacz jakie się... Co? Nie chcą się zamknąć? Czy się ich zamknęli? Co się dzieje w ogóle? Nie domkniesz ich teraz. Nie wiem o co chodzi. Jest mi ciężko je... Jest mi ciężko to wytłumaczyć. No wtedy tak, wtedy... Może są wypaczone te jeszcze drzwi. No zobaczymy, co widzowie odpowiedzą na ten temat. Wcześniej nie użyłem tyle siły. No nie, no wcześniej no poszło ci to sprawniej, no. Nie? A teraz trzeba opór. Może lepiej odejść od tych drzwi. A jak coś zamknęło drzwi, to najwyraźniej nie chcę po prostu... Się obraziły. Nie śpiewi się. Masz taka wstępu do tego pokoju już. Znaczy do tej łaźniki. Już nie, ja już nie potrzebuję. Nie świecę. Zaczęło mi się robić zimno. Nie wiem, co to chodzi. Bo jednak się świecę. Ciarki w całym ciele było sobie spełnione. Tak? No, strasznie. A było dobrze przecież. No, przejść z tego miejsca. Pokój 135. O, jest nawet ten. Nie zauważyłam. Pamiętny pokój. Może spróbujesz otworzyć te drzwi? Kimkolwiek jesteś. Dobra, drodzy widzowie, idziemy w tamtą stronę. A drzwi są zamknięte, to tak nagrywam na wszelki wypadek, jakbyśmy wracali albo coś, one byłyby otwarte. I ciężko je zamknąć. Tak, sprawdzimy je dla was, jak będziemy wracać. Coś jest. Nie wiem, o co chodzi. Co chodzi z tymi kadwójkami, ty? O. Cisz. Thank you.
aktywności, w sensie na dole. Chodź tu. O, chodź tu. Tu? Tu mamy przyjść? Tu chcesz z nami rozmawiać? Tu mamy zostać? Tego chcesz? Co, ty śpiesz, czy co? Chodź tu. Słyszysz to? Natan. Teraz już nie. Chociaż. No i cisza. Tak jakby świerszcz. No. Coś piszczało mi w uszach. W uszach. A teraz już nie. Dobra, może tutaj. O. Ale tu jak chodzę. Nie, znowu świerszcz nie znajdę. No to pejerze latają. No, też? No, widziałam. Na dole był też. O, lata. Ja nie myślałem, że tam gdzieś stoi za mną, jak przed chwilą sam tam stoi. Naprawdę. Takie odczucie mam. Chodź tu. Kto ma przyjść? Nie odpowiedziałaś, nie odpowiedziałeś nam na pytanie. Chcę taki. Ale co chcesz? Taki sprzęt chcesz? Podoba ci się ten sprzęt? Widać sądą? Tak. Bardzo dobrze widać. Proszę słuchać. Słuchamy. Możesz mówić do nas. Nie, ona jeszcze... Możesz do nas mówić. No, ten. To będzie to widać, czy... Ja wiem. Ja wiem. Co wiesz? Paulina. O, witamy, Paulina. My mamy na imię, to znaczy ja mam na imię Agnieszka, jest tu Ola i Natan. Bardzo miło, że się przedstawiłaś. Możesz coś więcej powiedzieć o sobie lub o tym, co ty tutaj robisz? Ewentualnie możesz dotknąć naszych urządzeń. Mamy taką kuleczkę świecącą i czarne pudełeczko. Stąd. Posłuchaj mnie. Praca. Pracowałam. Pracowałaś tutaj? Bardzo dużo słów jest. W ogóle jest takie posłuchaj mnie. Praca. Nam to się nigdy nie zdarzało, nie. Wiesz, podało jedno słowo na przykład i ten, a tu tak jakby próbowało... Powieszone. Ktoś się tutaj powiesił? Kto? Kto się tutaj powiesił? Czy ty popełniłaś to samobójstwo? Czy może ktoś z twoich bliskich? Kto? Witam. Witamy. Ktoś wchodzi na schodzie. Ktoś wchodzi i powiedział witam. No w sumie, wskazało mi się. Witamy, jak masz na imię? Bo Paulina już nam się przedstawiła. No. Paulina.
A jest znowu to samo odpowiedź, to samo imię, nie? To jest w ogóle... Tam była Amerka, tu Paulina dwa razy. I odpowiedź, jak masz na imię, tak? Automatycznie... Słuchasz. No słuchamy cię. Możesz do nas mówić, opowiedzieć swoją historię. Lubimy słuchać takich historii. Nie. Nie opowiesz historii, no nie. Nie musisz. No, no nie musisz. Ale dobrze, że się chociaż przedstawiłaś. Możesz przekazać nam też coś innego. To co ty byś chciała. Dokładnie. A pracowałaś tutaj jako kto? Tu stoi koło mnie? Mówię, trzeba się, coś się stoi, widziałem taką poświatę. A to może być też deszcz, bo... To magnetometr gdzie zadziałał. No teraz już nie, zobaczcie. Tak jakby ktoś stał obok. Ja tu widziałem normalnie to światło. Chodź tutaj. Gdzie mam iść? Tam. Ale to nie może być nic na przykład z ludzi, bo to już jakby ktoś wchodzi, to my jesteśmy tutaj przybyć w ogóle. Słyszeli, nie? Że ktoś wchodzi. No bo w ogóle jest to wejście. Nawet było widać, że musieli. A że ktoś przybył poszedł. Gdzie mam iść? Cały czas mówisz, chodź tutaj. Chcę, żebyś poszedł. Chcę, żebyśmy sobie już poszli, tak? Dobrze, to sobie tu idziemy. Nie będziemy cię zmęczyć. Ale dziękujemy za... Wszystkie odpowiedzi? Tak. Były dla nas te odpowiedzi bardzo satysfakcjonujące. Ale co nie? Co nie? Mamy nie dziękować? Dobrze, w takim razie żegnamy się z tobą. Zostań tutaj. Tak. Tu jest twoje miejsce. Nie podążaj za nami. Nie pozwalamy ci na to, żebyś podążał za nami. Możesz się z nami chociaż pożegnać? Chyba już poszła na to, proszę. Dobra, drodzy widzowie, to jak widzieliście, bo coś znowu było, jakieś odpowiedzi. Na sprzętach dalej nic. Na sprzętach, tak. Tylko co te tabułki nam tam na tej klatce schodowej. No. W korytarzu praktycznie, na początku korytarza nam uderzały, więc fajnie by było, jakbyście wy coś wymyśleli, podpowiedzieli, co się działo, bo naprawdę to... Może wy macie jakieś pomysły na to, tak, bo co to mogło na nie było, wpłynąć? No. I czy to było z tego świata, albo nie? Bo no to w sumie nie wiemy, nie? No i te drzwi, nie? Zaraz będziemy wracać tamtędy i zobaczymy, czy te drzwi się czasem nie otworzyły. No, nie wiem. Okien tam nie ma, więc nie powinien być to przeciąg. No. Dobra, to za chwilkę się widzimy. Thank you.
Dobra, ludzie. My już po. Właśnie, my już po. Było troszkę wrażeń. Widzieliście to na odcinku. Sami się wypowiecie o tych drzwiach, o tych szalejących K2-kach. Może zauważyliście coś, czego my nie widzieliśmy, jak dokładnie sprawdzaliśmy teren zarówno za dnia, albo wieczorem. Tak. Czasami tak jest, że przechodzisz obok czegoś, tak, a później coś jest w innym miejscu, a ty tego nie zauważysz, tak? No. No. Dokładnie, dokładnie tak. Także więc też możecie dać nam znać w komentarzu, czy coś takiego było. Jakieś dziwne głosy. Wiemy, że jak na razie pada deszcz. Tak, pada deszcz, a my sobie jak kuki. I nagrywamy dla was tak końcowe pożegnanie. Jak zawsze. Ogólnie co do obiektu, bardzo ciekawy. Odzywała się, jak widzieliście, jakaś Amelka, Paulina, jakiś Paweł, jakaś zakonnica. No troszkę to było creepy i dziwne. No i jeszcze ten pokój niebieski. Pokój faktycznie był niebieski, jak widzieliście, więc no trudno jest stwierdzić. Na pewno to jest miejsce, do którego warto powrócić jeszcze raz, póki jeszcze będzie stał i póki nikt go nie wykupi, nie zacznie remontować, bo jest wart wyremontowania. A jest naprawdę przepięknym obiektem. Tak, dużym obiektem, więc z mojej strony to wszystko. Nie wiem, może koleżanka i kolega ma jeszcze coś do powiedzenia. Moje odczucia są takie, że jeżeli obiekt pod względem urbexu jest naprawdę fajnym obiektem. Czy jest nawiedzony? U mnie to jest takie 50 na 50, no, właśnie, bo niby padały jakieś odpowiedzi. Tak. Na sprzętach nie było żadnego reakcji, odzewu, no, ale tak jak wiemy, nie zawsze musi być ten odzew na tych sprzętach. No. Więc dziwne. Panie z Biedronki wychodzą? Tak, na przerwę. No, drzwi ogólnie zrobiły na mnie spore wrażenie, dlatego że no, pierwszy raz w ogóle spotkałam się z czymś takim. Przepraszamy, że nie nagraliśmy tego pierwszego. Tak, ale nie byliśmy przygotowani. Na ten prawie pierwszy szedł. Raz się wystraszyłem, szczerze, tak, przyznaję. Też możecie, pierwszy raz, możecie napisać w komentarzu, co wy o tym sądzicie, czy przeciąg na pewno nie był, dlatego że w tamtym pomieszczeniu, gdzie były zamknięte drzwi, nie ma okna, więc właśnie siłą rzeczy nie mogło być tego przeciągu. No i chcę jeszcze zaznaczyć, że po drugim, trzecim próbie zamknięcia drzwi, no, dało opór trochę, nie powiem. Tak, to właśnie też było. Byłem zaskoczony. Bo za pierwszym razem Na spokojnie, na za pierwszym ludzie razem spoko się zamknęły, później tak był problem, tak? No, no i tyle, no. Więc tradycyjnie prosimy o subskrypcję, o lajeczki, o komentarz. No i jak widzicie, nie jesteśmy w pełnym składzie. Pozdrawiamy resztę naszej ekipy. Załogi, która siedzi teraz smacznie w domu. Tak, albo coś jedzą, albo śpią. Tak, a my tu wędrujemy, łazimy, tak? Więc i ogólnie dziękujemy za tyle subskrypcji, bo praktycznie dobiliśmy do 1200 subskrypcji. Przepraszam. Jeszcze nam jedno brakuje, żeby było 1200. I ogólnie dziękujemy za komentarze, za to, że jesteście, tak, za lajki, no i za to, że nas w ogóle oglądacie, tak? To takie podziękowania właśnie chciałam złożyć. Możecie też w komentarzach napisać propozycje, na przykład jakie miejsce mamy następnie zwiedzić, co możemy zmienić na filmikach, co się wam nie podoba. Także możecie dawać takie propozycje, na pewno to przeanalizujemy i postaramy się. I fajnie by było, jakbyście napisali, tak jak Ola powiedziała, jakieś fajne u was miejsce. I na przykład z okazji tego, że mamy ponad 1000 subskrypcji, osoba, która napisze miejsce i przyśle nam też historię tego miejsca, będziemy chcieli odwiedzić. I oczywiście, jeżeli to miejsce jest faktycznie nawiedzone. Znaczy nawiedzone może nie, ale jak da się wejść, bo ale dążąc do tego, ja bym chciała tą osobę zaprosić do danego właśnie odcinka jako osobę obserwującą nas. No i będziecie mieć szansę poznać nas, tak? Tak. Prywatnie. I no, przedstawić swoje wrażenia też. No, dokładnie. Będziecie mogli poznać, jak to wygląda z naszej perspektywy, jak jeździmy na takie wyprawy. Jacy jesteśmy. Możecie się przekonać na przykład troszkę osobom. Jesteśmy. Na pewno nie jesteśmy normalną ekipą, jak i każda, ale
No co, ja mam więcej. Grunt to robić to, co się lubi. Tak, tak, tak. I tyle, tak? Niedowiarkom też dziękuję za te komentarze, nawet niemiłe. Tak. I jedyne, co chciałabym dodać, no dla tych osób właśnie, którzy tak już odbijając tematu, do tych osób, co piszą te złe komentarze, też ich zapraszam na taką eksplorację, bo może są na tyle niedowiarkami, że nie wierzą po prostu w to, co się dzieje i mają jakieś obiekcje, które postaramy się po prostu rozwiać, tak? No i tyle ode mnie. No. To tak jak mówiłam, komentarz z miejscem u was w jakiejś, czyli u was w miejscowości z jakimś obiektem historycznym, nawiedzonym, no i musi być otwarty, tak jak już mówiliśmy. Tak. Nie przedłużając, mówimy dobranoc. Dobranoc.